27 kwietnia, w oparciu o decyzję Związku Nauczycielstwa Polskiego, oficjalnie został zawieszony ogólnopolski strajk nauczycieli. Wszystkie szkoły, dla których organem prowadzącym jest miasto Tarnobrzeg, po weekendzie majowym powrócą do zajęć dydaktycznych. Przypomnijmy, że ogólnopolski strajk nauczycieli rozpoczął się 8 kwietnia. Do akcji przystąpiły również 22 placówki oświatowe prowadzone przez miasto Tarnobrzeg. W pierwszych dniach protestu strajkowało 590 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych. Mimo akcji protestacyjnej udało się przeprowadzić jednak egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów. Po 18 dniach decyzją Związku Nauczycielstwa Polskiego strajk został zawieszony. Teraz czas na matury, które planowo mają rozpocząć się po weekendzie majowym, 6 maja. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, we wszystkich placówkach, które podlegają miastu Tarnobrzeg, uczniowie klas maturalnych zostali sklasyfikowani. Za czas strajku nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia. Wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za czas strajku zostanie dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie przepisy zobowiązują do pomniejszenia wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, zatem gmina zmuszona jest do przekazania obniżonych wynagrodzeń, by nie naruszyć dyscypliny finansów publicznych. Czy ubytki wynagrodzeń zostaną w jakiś sposób zrekompensowane pedagogom, czy w ogóle mogą na to liczyć? Opinie na ten temat są podzielone, wszystko wyjaśni się w najbliższym czasie.